Racibórz słynie z wielu uzdolnionych artystycznie mieszkańców, a jednym z nich jest bohater naszego kolejnego reportażu, którego talent i pasja poruszą każdego wrażliwego na piękno i najwyższych lotów w sztukę. Pan Wolfgang Beracz, jako samouk, od lat zajmuje się budową modeli starych okrętów wodnych, a zaczęło się od żaglowca o nazwie Wodnik, którego zobaczył w jednym z czasopism. No coś takiego pięknego muszę sobie zrobić. No i tak zacząłem sam tego. Nie miałem zielonego pojęcia, jak się okręty robi. No, ale to były lata 70. I od tego czasu tak powoli, powoli. Pasjonata najbardziej fascynuje praca nad rzeźbą, którą wykonuje własnoręcznie, a wymaga ona niesamowitej dokładności i uwzględnia najdrobniejsze techniczne szczegóły. Dla mnie najprzyjemniejsze to jest rzeźbienie, tworzenie tych rzeźb. Tych rzeźb. Także, że w zasadzie. Muszę się powstrzymywać, żeby nie za szybko robić te, 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 te inne detale, jak maszty, jak tego, bo, bo, bo już nie mogę się doczekać, kiedy te, te, te rzeźby, bo te rzeźby zawsze na sam koniec się robi. Pan Wolfgang z dumą zaprezentował swój najnowszy, już jedenasty majstersztyk, który jest wybitnym odwzorowaniem angielskiego galon wojennego z XVII wieku, największego i najpiękniejszego okrętu najpotężniejszej wówczas floty świata. Pracował nad nim codziennie przez cztery lata, więc rodzina musiała wykazać się nie lada wyrozumiałością. Żona Że mówi, żebyś ty mnie tak wygłaską, to bym była, wypieścił, to bym była, jak te, te swoje stateczki, to ja bym była... Naj... Najszczęśliwszy w życiu. Artysta ma bardzo rodzicielskie podejście do swoich dzieł i mimo wielu ofert kupna nigdy nie traktował swojej pasji jako interesu, na którym może zarobić. Ja to traktuję jak swoje dzieci. Nie. Mhm. No. Nie na sprzedaż, nie, nie na sprzedaż. No. Bo, bo tak, pierwsza rzecz, jak wiem ja to oddać za, za parę groszy, mhm. to nie, a Taką cenę, ile ja tutaj pracy włożę, tego poświęcenia, tego, to mi nikt za to nie zapłaci. Jak zdradził nam pan Wolfgang, podziwiany przez nas władca musz był jego ostatnim tak wielkim i czasochłonnym modelem. Ale mimo zmęczenia i pogarszającego się wzroku na pewno nie zrezygnuje z modelarstwa.